Kto to jest? Jest, jest, jest! Sherman Bulldozer! Witamy na budowie! Jest! Jezu, przecież to jakby tylko wcześniej go troszeczkę pogonili, to na spokojnie by go dopadli i jest! Pułapka zadziałała! Działał przeciwpancerz. O, jeszcze w tylny pancerz! Genialnie czarodziej tutaj to rozplanował. Wolają tutaj Amerykanie do niego ze wszystkiego, co mają, jeśli chodzi o broń przeciwpancerną. Działa, niszczyciele, już połowę zdrowia nawet mu zabrali, ale no ciągle król ma to w sumie trochę w dupie. Campaign of Heroes, powtórki kulawe USF. To właśnie jest gra nadesłana od czarodzieja, który gra jako siły amerykańskie, dlatego że ostatnio naprawdę był, wydaje mi się, spory deficyt sił amerykańskich, zwłaszcza grany jako tutaj przez was widzów. Dlatego czarodziej postanowił zrobić nam taką przysługę i zagrał faktycznie jako siły USA. Kontra Oberkommando Asima Abdullah Hafiza, nie wiem, na mapie BioX, jakieś coś tam. Wejdźmy i zobaczmy, co to będzie. No i jesteśmy już. Zobaczmy, kogo my tutaj tak naprawdę mamy. Czarodziej, oczywiście, wiadomo, legenda. Jako czerwone siły USA, maksymalny poziom, walczy z Asimim Abdulem. Abdul, będziemy na niego mówić, będzie śmieszniej. Jako niebieskie OKW, również maksymalny poziom. Taktyki na dziś. O, nawet już nie trzeba tego. Dziękuję, Abdul, ci za to, że wybrałeś już doktrynę wielkiej ofensywy, czyli Panzer Fysylia, zrzut dymny, zawsze spoko, STG z celownikami, git, dowódcy czołgów całkiem mocny i oczywiście Tygrys, ja, super. Szkolenie weteranów, MG i jakieś tam pierdolniki. Natomiast, o, czarodziej wybrał kompanię pancerną. To będzie bardzo ciekawe, ponieważ ja jakby sam w sobie nie jestem wielkim fanem tej kompanii. Chociaż ogień zaporowy z hobicy zarąbiście. Sherman Bulldozer, troszeczkę kwas, ale spoko. Wolverine, no, ujdzie, no, ale elitarne załogi useless totalnie praktycznie. No i saperzy szturmowi są ok, potrafią być ok, zwłaszcza z miotaczami ognia, ale... No jakoś nie jestem ich wielkim fanem, dupaki kontratakują. Nie chcemy, żeby polscy gracze kochali dwoje błędy. Nie no, błędy popełniać tam każdy może, tylko no jeśli mamy tutaj jakiś super tego, zwłaszcza od czarodzieja jakieś gierki, to weźmy je w pierwszej kolejności. Pancer Fysylia są już gotowi do akcji, zmierzą się tutaj właśnie z drużyną saperów szturmowych. No i to są oczywiście taka jednostka tutaj amerykańska, 5 ludzików mają grizzgany chyba, tak? No, czyli takie nawet okej na bliski dystans, to jest broń maszynowa, ale najważniejsze jest to, że można ich wyposażyć w miotacz ognia i mają kilka fajnych takich umiejek właśnie pokroju naprawy, uszkodzeń krytycznych, jakiś ładunek mogą podłożyć i tak dalej. No i jest ich 5 jednak, nie? Czyli zawsze nie najgorsza opcja tutaj. No i pewnie też mogą tam składać pokroju jakieś tam worki z piaskiem, zapory przeciwczołgowe, takie tam sobie rzeczy. Dobra, to tu nie od razu po twoim powrocie. No, myślę, że też jakoś tak będzie można to zrobić. Zobaczymy tego, bo tutaj będzie musiał zapewne tego... Taran sprawować tutaj, jakże tak powiem, pieczę pod moją nieobecność na tym Discordzie, żeby on nie wybuchł do mojego przyjazdu, bo to jednak cały tydzień. I faktycznie, jeśli to przeżyje do tego czasu, to wtedy właśnie myślę, że ogłoszenie będzie, że tam zbieramy ludzi, kto tam chce. Tak myślę, że co najmniej 8, żeby każdy miał jakoś tam z kim powalczyć. Mniej więcej też rangami spróbujemy to dobrać i zobaczymy, co wyjdzie. Czy to będzie miało jakiś większy sens, takie coś, czy może jednak będzie tak niezbalansowane, że to szok. I też myślę, że tak do dwóch wygranych i wtedy się przechodzi gdzieś tam dalej. W tym... w drabince. Czekamy na wyznaczenie stanowiska dowodzenia. Wróg próbuje zająć punkt. Gdzie próbuje zająć punkt? Na górze? Jezu, kurwa, zabierzcie nas stąd. Czemu? Nie, no dobrze jest, patrzcie, chłopaki, macie przewagę liczebną. Rozstrzelali się tutaj Niemców jeszcze w odwrocie, biegnie cała tutaj kompania. Kamp w grupę. Latają tylko te pociski. Jakimś cudem się udało im uciec. Tutaj jednostki tyłowe atakują i pancer Fysylia gdzieś jakoś tak na tyły wchodzą, co ciekawe, a czarodziej tak górę dosyć mocno olał, paliwo na pewno zajął, ale tutaj te wszystkie punkty w ogóle nigdy nie zostały zaatakowane. I teraz atakuje paliwo swojego przeciwnika i nawet się udało. Strefa z zasobami została odcięta. Tam przy mnie pieczy jego, przecież nie walczyć będę z czarodziejem. Bo Pathfinderem najlepiej na początku. Kiedy z kim ja będę walczyć? No z Nariko będziesz walczyć, jak to tam będzie. Nagroda główna, walka z Nariko. Walka wieczoru, fame MMA. Legendarny pojedynek. Nie, no nie wiem, mówię, napiszecie tego, jak tam się nazywacie w grze, pewnie jakieś rangi wasze i wtedy spróbujemy was jakoś tam dobrać sensownie i spróbujemy
Właśnie tak, zwłaszcza też za waszą oczywiście zgodą, myślę, że tak, że tam spoko, że gościu ma tam, nie wiem, dwie rangi wyższe, no spoko tam, bo byle tylko zagrać, no to git. Ja chcę na Rigo. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja na pewno stranę, mam oczy rodzinie na samym początku. O, jednostki tyłowe dostają całkiem niezły wpierdziel. No i tak właśnie ciekawe, że tutaj Abdul chyba nie wyszkolił nigdy Kubelwagena, wydaje mi się, albo gdzieś go zrobił, ale sobie wybuchł, nie wiem, tak jakoś nie zwróciłem uwagi na to, a często robi się Kubelwagenkę. Nagrywa na słownik. Nie, kto wyciął. Ładnie tutaj ci strzelcy, szczerze mówiąc, nawet nawalają na taką odległość. O kurde, Niemcy wykorzystali amerykańską osłonę, co tu w sumie sami zbudowali, sobie jeszcze granat zapalający. No zdecydowanie nie ma tutaj na dłuższą metę co tutaj walczyć. Jak już zmieniać te, co oni nie potrafią się wysłowić? Gdzie jest miotacz ognia? Dawać miotacza. No, Amerykanie to pewnie jakieś miny sobie porozkładali. W kochu są rangi? Jasne, wasz, jakie kurde rangi są. Czy rangi, no ten prestiż i tak dalej, tak mniej więcej, tym poziomem chociażby, no. Wróg próbuje zająć jeden z naszych punktów. Nie chcę odpaść na sobie. O, chcę na Rico, nie chcę. Ciężko, no nawet się lubię w mojej. O, jest, kapitan, to on dostał, na niego została wykorzystana amunicja faktycznie i dostał sobie karabin automatyczny Browning. A tutaj Panzer Fusilia dostają Gewehry 43 powoli się wyposaża, ale tak ta niemiecka armia coś biedna, karabin maszynowy gdzieś tutaj jest, niby pilnuje czegoś, ale tak średnio, o i bot żyje, niesamowite, bot ożył. Yeah, witamy bota, super bot. Dasz mi w komu dwa. Zaczyna się? No jeszcze właśnie nie zaczyna, dopiero idziecie, zaraz się zacznie tak naprawdę, bo kapitana spotkacie prawdopodobnie z Browningiem. Nawet dwoma Browningami. Nie, Boże, to jest z tego Thompson, już tak z daleka ten ogień automatyczny. O, i bez osłony to nie jest najlepszy pomysł, że można byłoby się zwłaszcza schować za tymi samochodzikami. Ajajaj, ci saperzy tutaj amerykańscy szturmowi. Ciężki trochę odwrót. O, jest z bliskiej odległości, wszyscy się rozwalają. Browning tutaj kosi na pewno. Dużo obrażeń zgarnia i nadjeżdża transporter z flakiem. To może być nieciekawe dla amerykańskich tutaj sił i ich zdrowia przede wszystkim. Proponuję bazować na godzinach przegranych w kochu. No mówię, zobaczymy, tam podajecie pewnie screeny, jakieś takie informacje, no ale to właśnie mówię, po moim powrocie spróbujemy to jakoś ogarnąć organizacyjnie, wtedy też tam właśnie się pośmiać, jakąś grafikę w pamięcie pewnie zrobię, czy coś, jakąś tam drabinkę, damy sobie dźwięki z teleturnieju 1 z 10 na przykład i tak dalej, nie? I później jakieś tam kurde nagrodę w pamięcie i tak dalej, też dostanie jakiś medal na Discordzie, mu damy jakiś tam tego, na rangę pewnie czy coś, że zwycięzca pierwszego kurde medalu z czekolady w turnieju i tak dalej. Nie, nie, no tak mi się wydaje, że najsprawiedliwie byłoby losowanie. No wiesz, tylko żeby to nie było tak, że ktoś tu się nam nowy pojawi, który ma 5 godzin i nagle będzie walczył z czarodziejem. Wtedy takie losowanie troszeczkę traci na sensie. Dlatego spróbuję to faktycznie jakoś drabinkowo. Że tam właśnie wysoka ranga z wysoką rangą, niska ranga z niską rangą i tak powoli, powoli się zbliżają faktycznie do środka. O, proszę, znowu to nam spamuje. Stojak z bronią zgotowy? Ciekawe co tam na stoisku właśnie. Bazar otwarty, można już brać tam cukierki, pomarańcze i inne głupoty. No, ci tutaj oczywiście Gewehry zwiększają liczebność drużyny o jeden przede wszystkim, ale na średnim i krótkim dystansie moc również. To jest dosyć ustawione losowanie. No właśnie, przekupione na pewno. Korupcja, te sprawy jak w Rosji będzie. Bo w sumie w Polsce też. O! Będzie, czy będzie walka transporterów przeciwlotniczych w sumie? Tutaj mamy niemiecki odpowiednik z flakiem. Amerykański. Z działkiem pelot. No, to byłoby dosyć zabawne i tutaj pojedynek. Chociaż myślę, że flak by chyba wygrał. Bo on ma taki mocniejszy kaliber i właśnie strzela taką serią. Chociaż nie wiem. Trzeba by to kiedyś ogarnąć. To co będzie tak, żeby było najpierw z najlepszych? Losowanie, chcę na Rico. No nie wiem, zobaczymy właśnie, mówię, trzeba będzie to jakoś przemyśleć. Przede wszystkim najpierw ilu jest chętnych, a później na jakiej zasadzie tutaj kto chce z kim walczyć i jak to właśnie jakby, żeby wyłonić zwycięzcę ze wszystkich. O, to będzie takie moje tutaj jakieś pytanie i cel, do którego będziemy dążyć. Gdzie ten Raketenwerfer tak naprawdę schowany? I idzie dopiero z bazy. A tutaj, o, z noktowizorem są bajery już dostępne.
Zwinę pojedynek w Shaolin, no właśnie, zakrypuję Noriko, będzie Shaolin, pojedynek mistrzów. Shengonglu, wybieram cię, klawę klapki. Entrzyma bo forsa tego, a flag tylko wyjdzie, ale to tylko gra, no właśnie, więc tutaj dobrze tutaj, że dopowiedziałeś, że na końcu to tylko gra. Michał, bo tu mówię, to jest Kofi, to wszystko jest możliwe. Kurde, szkoda, że ta drużyna saperów szturmowych, to też jest drużyna saperów szturmowych, a tutaj też drużyna saperów szturmowych z cyklu. Wszystkie nazwy to jedna rodzina. Rebeka, szkoda, że nie mamy tacza ognia. Ale zobaczmy, czarodziej chałubicę sobie przyzywa, czyli brakuje mu trochę jakiegoś tej opcji artyleryjskiej. No zdecydowanie na taki rakietny werfer byłoby na pewno to spoko, no ale tak w sumie MG-dzie siedzi też w sumie tutaj. Tutaj z dołu ktoś nadchodzi, się strzelającego granat poleciał, ale został uniknięty w porę. Widzę ten taki dosyć groźny, granat model tam 24, czy ile tam? Granat, odpowiedź granatowi tym razem już nie zauważono aż tak w porę. Yeah, ile, ale ich tu padło. Cała czwórka. No bo oni właśnie dzięki ulepszeniu na te gewery 43 zwiększają oczywiście liczebność składu, ale no tu ładnie, ładny granacik poleciał. Boże, ja się zakrypuję. Nie. Północ zajmowana. Jak to punktowo zwycięzcowo? No tak dosyć wyrównanie, że tak powiem. Nie ma tutaj większych zgrzytów raczej, no wiadomo, no na stratę niemiecką oczywiście, ale to nie jest na razie aż tak krytyczne, zwłaszcza, że Niemcy raczej, no przynajmniej teraz próbują jakoś ogarnąć te punkty zwycięstwa, jak tamtego haubica w sztabie się rozstawiła. No i na razie wszystko ucichło. To ma większy przychód zasobów, zobaczmy teraz. No zdecydowanie Abdul tutaj ma... No, tak naprawdę niewielką przewagę, ale jednak paliwa zapasy ma trochę większe. Amunicji za to w ogóle nie ma. Czyli będzie miał tutaj problemy, bo wyposażył kolejny zestaw tutaj, czy tam kolejnych ludzików w zestaw zwiadowczy. Kolejna minka, ile? Trzech zabiła, no. Zawsze zabija praktycznie co najmniej dwóch. A tutaj akurat, że byli blisko siebie, to zabiła nawet trzech. Frakcje można jakieś się chce, czy muszą być osi alianci? Znaczy, no nie wiem, to wszystko jest do dogadania pewnie, nie? Tylko raczej, żeby tak nie było coś chyba w stylu, nie? Że walczą Amerykanie kontra Brytyjczycy na przykład, to bym prosił chyba. To byłoby dosyć sensowne. Jak teraz będzie trenował. O, właśnie. Kolejny rakietenwerfer, czyli Abdul strasznie się boi amerykańskich pojazdów, na to wygląda. No a tutaj czarodziej, co on ma tak naprawdę? Major, czy przybędzie? Wygląda na to, że na razie jeszcze nie nadchodzi. Granat poleciał. Tutaj jakie zawiniało, rozpadła się studzienka, kurde. Studnia. Szkoda trochę. O, transporter niemiecki, no to jest na pewno... Żadne jednostki nie chciałyby się nam znaleźć, a granat dymny poleciał. Ładne, ładne odcięcie. Ale chyba ten MG jednak zawsze będzie miał tutaj zasięg. Tymczasem amerykański tutaj transporter pilot pogonił saperów szturmowych. Gdzie są ci amerykańscy saperzy? W bazie sobie stoją. A szkoda, a szkoda. Chcielibyś, zobaczmy jakie mają tutaj tak naprawdę te... Ulepszonka. Z konstrukcji skraca czas naprawy. No właśnie, nie tak do naprawiania są spoko. Niszczenie osłony. Szanse przetrwania, kontrolę nad bronią. Karabinem polepsza celność. No, czyli takie trochę wsparcie ofensywne pierdoły. I znowu punkt zwycięstwa jest atakowany, ale czarodziej odzyskuje swój dolny punkt zwycięstwa. No i ciągle jest przewaga dla czarodzieja. Na dłuższą metę to może być naprawdę bardzo, bardzo zgubne dla Abdula. Niekontrolowanie punktów zwycięstwa, tak jak w sumie ostatnio nawet widzieliśmy. Wszyscy wierzymy w ciebie, Nariko. O, tutaj wreszcie zaatakował. O, żeby właśnie ogień sojuszniczy tutaj w plecy. Zna się trochę dłuższy. Oj, to może być dosyć groźne, dosyć sporo ludzików. Oni nie mają żadnej opcji granatowej. Dostają właśnie z tych gewerów, a one są niezłe na bliski dystans całkiem. Ale o proszę, wycofali się jednak ci. A to dosyć było dziwne, to było bardzo dziwne ze strony Abdula. Mógłby na spokojnie przytrzymać ten punkt. Tutaj i dobić, nawet pogonić.
A jednak się wycofał. No to Abdul tutaj zdecydowanie moim zdaniem zbyt ostrożnie tutaj zagrał. Warto spróbować. Zaatakowano jeden z punktów. To było dziwne. Tak, nie wiem, może nawet błąd popełnił i kliknął nie ten oddział, co chciał, gdzieś wycofał. Dziwne. No i czarodziej praktycznie całą północ zaatakował wszystkimi jednostkami. Minki rozstawiane. M7 do zwalczania pojazdów. I kiedy przyjedzie coś konkretnego? O, tutaj jest pierwsze jakieś próby czarodzieja, żeby faktycznie pojazdy przeprowadzić na pole bitwy. Zobaczmy, może będzie faktycznie Sherman Bulldozer. Śmieszne, taki on ma takie działo przeciwpiechotne, tak naprawdę takie wybuchowe. Szturmowe, że tak bym nazwał. No i oczywiście może tam śmieszne tą łyżką swoją tworzyć przeszkody, rozwalać przeszkody. Taki to tam śmieszny pojazdek. Jezu, na górze tutaj gran zapalający strzelcy w bardzo niemiłym tutaj położeniu się znaleźli, zostali rozstrzelani przez te gewery. Nie ma szans, o Jezu, jeszcze Rakettenwerfer na dwójkę, dwa Rakettenwerfery, jakimś cudem przeżył to transporter bez szwanku. Nie dostał ani jednego pocisku, to było niezłe. Pytanie macie, burzą siebie? Nie, nie ma burzy. Witam bardzo serdecznie, Tarant, jest. Kurwa, no ledwo przeżyli. Czarodziej znowu ma dosyć spore problemy, jeśli chodzi mi się wydaje o tutaj pokonanie tych Niemców na tym, ale znowu się wszyscy wycofali. Tutaj bali się zdecydowanie pewnie o strzał z tej haubicy. Te dwa działa Rakettenwerfer. Ale jakimś cudem, że ten przeżył w ogóle ostrzał z tego, to się dziwię. Tutaj jakieś, a flak tego. Nie ma szans. Ale że wszyscy się wycofali, nawet dostali trochę po dupie. Ciekawe. Co, jaką orientację polecacie na początku? What? Tylko na moment zameldować, bo muszę kilka rzeczy w domu jeszcze ogarnąć. Aha. Okej. Serio, nie dadzą wam tych miotaczy ognia? Szkoda, a szkoda, byśmy sobie zobaczyli. Jak tam miotają sobie płomieniami i znowu rusza. No, taki malutki niemiecki blob. Reszta w sztabie jest. No zdecydowanie tutaj czarodziej ma przewagę, jeśli chodzi o zasoby ludzkie. Może całkiem sporo tutaj robić sobie uzupełnień. Działo przeciwpancerne przyzywa. Czyli też wydaje mi się, że powoli zaczyna się bać niemieckich pojazdów, które no jak zdecydowanie są dosyć niedaleką alternatywą tutaj. Mirna w kolos, szualnie googluj. Nawet się boję, okej, dzięki. Okej, to jest, że tak powiem, just chat things. Po prostu tematy czatowe. Tutaj jakieś ostrzały, granat poleciał, mocny chyba tutaj ranił. Mają również w odwrocie ostrza tutaj artylerii. Ale to też taki średni, tak uszkodził tego Schwerer pancera jakoś nie za bardzo. No kto tu z dołu nadchodzi? A, kapitan chciał granatnik. Wszystko tutaj nawala. O, ładny strzał całkiem z tego działa piechoty. Będę musiał potrenować granie Niemcami. Celowanie taki. Opuścić ten rejon? Nie, no na rejonie przecież tego trzeba przejąć ten punkt. Co, znaczy najpierw go zneutralizować, a później go przejąć. O, to jednak 100 lat zajmie. Ciężka sprawa. O, kto to jest? Jest! Sherman Bulldozer! Witamy na budowie! Jest! Fajne tutaj tego zasłonka dymna, oczywiście jego działko. Zniszczenie przeszkody. Ukopanie, wykopanie przeszkody nawet jest. Patrzcie, jak wykopał sobie. Super śmieszny pojazd. Mówię, nie wiem czy wart swojej ceny, ale zdecydowanie zabawny na pewno. Właśnie, może tutaj utworzenie przeszkody rozwalić, wezwać ogień zaporowy. 50 można oczywiście zamontować i wydaje mi się właśnie, że jest wolniejszy, ale ma większą wytrzymałość, zwłaszcza z przodu pancerz. I ogólnie chyba mamy troszeczkę więcej życia właśnie dzięki tej łyżce. No i zaraz zobaczymy ciego jak strzela w całej swojej klasie. O, już jedzie tutaj. Ma krótszą lufę, ale to dlatego, że... No właśnie, takie działo szturmowe bardziej. Obrażenia obszarowe. O, fuck, co jest? Co to jest? Co? Trzy strzały, czyli Panzerfaust i jeszcze dwa Rakettenwerfery. Na pół HP praktycznie go zbiły i jeszcze rozwaliły mu silnik. Co jest? O nie! Kolejny ten transporter, musi się pan wycofać. Co tu się stawi... Podnieśli? Stawili? Co?
Kółko jakieś spadło z góry, co jest? Drążek, obważanki spadają. Pada jedzeniem, klopsiki i inne zjawiska pogodowe. What? Działo przeciwpancerne. Niemcy nie mają co ciekawe żadnej opcji artyleryjskiej, to pewnie ich denerwuje trochę. I własnego pancera 4 przyprowadzają. Jak mnie na likor rozwalę poprzez szczęście głowy. Czy czarodziej przegrywa? Powiem tak, walka jest zaciekła, wygrywa na pewno na punkty. Przyzwał sobie dosyć fajny pojazd teraz. Teraz właśnie wszystko naprawi tutaj. O, jeszcze nadchodzą ci drużyna saperów, ona na spokojnie może szybko to naprawić. No i tu widzimy, że właśnie załoga pojazdu amerykańska dzięki tej doktrynie ma Thompsony, a nie Grisgany, czyli o wiele lepszą broń na bliski dystans, no ale dajecie spokój, kto walczy z załogą w ogóle. No, a to tylko chyba to daje, tak? Załoga z możliwością otrzymania, no po prostu tylko pistolety maszynowe, więc to jest takie syf. Granat kryj się, uniknięty na chwilę i proszę, nawet Grisganami. Faktycznie udało mi się pogonić Niemców. O! Tutaj ten Sherman zdecydowanie jest obsadzony. Karabin maszynowy. O, dwa rakietenwerfery. Do tyłu, stary, do tyłu. Łyżka ochroniła trochę. Poranią tu może zniszczą chociaż jednego rakietenwerfera. To byłoby całkiem niezła wygrana. Ale ten już się wycofuje. Działo piechoty jeszcze ostrzeliwuje. Był zajmowany przez Niemców. MG kolejny nadchodzi, czyli że ten MG wcześniejszy został gdzieś tutaj zneutralizowany. I nadchodzą. Cholera, gazu. Gazujcie, czy co tam gada? Granat? Granat zwyczajnie taki, ale nadjechał chyba, no właśnie, Panzer 4. Amerykanie, czyli czarodziej, już jest tego świadomy, że będzie musiał się postarać w najbliższym czasie jakiś pojazd, który byłby w stanie mu zaszkodzić. Och, tutaj niestety pomimo dwóch chyba barów. O, ale jednak udało mi się pogonić ze wsparciem artylerii tutaj haubicy, która ładnie sobie ekspi, ma już pierwszy poziom doświadczenia. Biały fosfor może wystrzelić. No i tutaj dzięki temu, że mieli bary na bliski dystans, to właśnie byli w stanie... Oj, zneutralizowali punkt i jak najszybciej do domku ucieczkę. Tymczasem tutaj pancer dostał dowódcę czołgu. No, skoordynowany ostrzał troszeczkę wnerwiająco Miejka. No i ten pole widzenia, celność, bla, bla, bla. Czołg w gotowości. Tutaj też ładnie sobie podekspili. Sprawnie obsługuje i tak dalej. Tu też na górze czarodziej atakuje coraz bardziej. Drugi poziom doświadczenia dla tych saperów i ucieczka. Na mnie dopadł jakiś lekki atak ziewozy. Atak na środku, będzie granacik, czyżby? Jezu, tutaj ile miałem tych barów? Dwa już, myślałem, że trzy. No, ale Amerykanie tutaj zaczynają, że tak powiem, czerpać korzyści ze swojego przemysłu i tak dalej. O, niestety drużyna tych saperów szturmowych została zabita w odwrocie przez w sumie saperów szturmowych. To jest po prostu incepcja. To jest głupie. Ale tak się stało. Maksymalnie doświadczeni strzelcy. 22 jednostki tutaj ludzkie zabite. Ale niestety, no, ale tutaj Amerykanie zdecydowanie, wydaje mi się, zaczynają właśnie czerpać korzyści ze swoich stojaków na broń i tak dalej. Amunicja nawet się zgadza. Ogień zaporowy jeszcze tutaj nie jest aż tak potrzebny. Ale Niemcy również mają tą przewagę, że ekspią. Patrzcie, jak tutaj eksp leci. Czwarty poziom doświadczenia już. Kurwa! No. Gdzie tam nasz Sherman? Dawaj, buldożer. Ogień zaporowy, wow. Zwiększa wytrzymałość, szybkość obrotu pojazdu, skracając czas przeładowania. Skraca czas przeładowania, zwiększa sprawność obracania się wieżą i jeszcze coś tam. Przyspieszenie pojazdu, proszę. I zostało coś tutaj znowu. Kolejny Sherman buldożer przyjechał. Co? Jest jakieś roboty, budują chyba nowego Amazona czy coś takiego. Nową halę jakąś, kurde. Tyle tutaj tych buldożerów przyjechało. Ciekawe. One nie są złe aż takie, nie? Całkiem fajny ten ostrzał, ale no właśnie problem jest, kiedy pojawią się niemieckie pojazdy cięższe, właśnie jakaś Pantera na przykład, albo tego Tygrys. Janusz nie wróci na obiad. No zdecydowanie nie wróci, chociaż dadzą mu tam jakieś srebrną gwiazdę, mam nadzieję chociaż. Tutaj jaki ostrzał, taki chiki-chiki, chiki-briki. Strzelają przez żywopłot. Obrócić działa, no tutaj dostał trochę po dupie. I kolejny oddział strzelców jest tutaj potrzebny dla czarodzieja. No zdecydowanie ma problemy ze zasobami ludzkimi w pole, więc musi sobie wyszkolić trochę więcej po prostu mięsa armatniego do zajmowania i przetrzymywania punktów. No i punkty zwycięstwa.
chyba wydaje mi się, że Niemcy zyskują powoli przewagę mimo wszystko. Koki ostrzał. Też w sumie ten też ładnie tutaj dostał z działa przeciwpancernego zapewne. Jakiś lekki blob, no z barami to sobie mogą tutaj atakować. Taki ogień zaporowy. No patrzcie jak to masakruje. O, granat poleciał. Ale tak troszeczkę za blisko, ale jednak dwóch strzelców zginęło od tego śmiesznego granaciku. I znowu nadjeżdża buldożer. Chcesz zburzyć? Ogarnij się, czarodzieju. Rozwalił całą tutaj studnię, wszystko rozpierdzielił. To jest właśnie Amerykanie i demokracja. Oni wpadają do jakiegoś kraju, rozwalają wszystko buldożerami i później tak to jest. Jest, co tu się dzieje? Ostrzał jak skurczy syn. Strzał dymny poleciał, zadymienie, żeby tylko rakietenwerfery nie mogły go tu ostrzeliwać. No niestety amerykańska ofensywa na dole została powstrzymana. Nic nie widzę, no ja widzę, ja budzę w tym tęczu. Na północy chociaż mu się udaje odbić punkt zwycięstwa. Ale środkowy i dolny ciągle pozostaje poza jego zasięgiem. No i teraz, no właśnie, teraz zaczną się problemy, bo nadjeżdża Pantera. Czołg ciężki niemiecki. O, wiadomo, jak cel jest nieruchomy, to ten buldożer fajnie działa, ale nie na Panterę. To będzie problem, myślę, dosyć spory. Przydałby się na pewno jakiś Wolverine. Zobaczmy sobie, porównajmy. Tutaj Bayer Jackson. No właśnie, Wolverine jest po prostu tańszy. Na to wygląda. Przeciwko czołgom i pojazdom lekkim. No, czyli Wolverine raczej ma mniejszą siłę ognia. Ale jakimś cudem tu się udało. Ten pancer chciał koniecznie pewnie zlikwidować. O, został jeszcze ostrzał skoordynowany, wezwany pewnie. O właśnie, tutaj przez dowódcę tego czołgu i przeżył. Jakim cudem to się stało? Tutaj Abdul jakimś cudem genialne zagranie wytoczył. Udało mu się pogonić jednego z tych buldożerów. Prawie tutaj zginął przez to. I jakimś cudem jeszcze przyzwał ostrzał na to działo przeciwpancerne. O kurde. Niestety duży niefart dla czarodzieja. Zdecydowanie, patrzcie ile zdrowia mu zostało. Jeszcze tutaj zryw bojowy, wszystko zostało tu użyte, co można było, żeby tylko uratować tego pancera. Ajajaj. Ajajaj, zwłaszcza, że jeszcze teraz nadjeżdża Pantera. Również dostaje tutaj dowódcę czołgu. Ciężka sprawa, przykra sprawa. No. Jakimś cudem major wrócił do sztabu. Tutaj się naprawiają te pojazdy. No i zobaczmy, co tym razem czarodziej wymyśli. Czy może faktycznie jakiś Wolverine przyjedzie? Jakiś niszczyciel czołgów, zwłaszcza, że... Ciekawe, czy ta Pantera została już wykryta. Chyba jeszcze nie. I znowu, jakimś cudem czarodziej odzyskał kontrolę nad punktami zwycięstwa. O, tutaj te jednostki tyłowe nie mają nawet jak się wykonać skutecznego odwrotu, a ci wszyscy tutaj walą im w plecy tymi Gewerami 43. No i zabili gościa. Kolejna jednostka została zneutralizowana. Ma na szczęście sporo zasobów ludzkich, to może uzupełnić takie straty. No ale po prostu jednak doświadczenia już się nie odrobi. No jednak przez teraz chwilę będzie miał mniej jednostek ludzkich. Dobra, wy musicie to wygrać tak naprawdę. Dwa Shermany buldożery muszą masakrować właśnie piechotę tutaj, żeby nie dać im żadnego pola, żeby coś zajmować, żeby uzupełniać straty, wykrwawić przeciwnika na siłę ludzką, ale to jest problem. Kampf w grupę pancerne. Panzergruppe. Czyli koledzy. O, nawet zrykoszetował tej łyżki. Śmieszne. I nie chce dalej jechać. Boją się. Boją się tam jechać. No faktycznie, może dlatego, że na dole nie mieli zbytnio jeszcze kontroli. Bali się, że od tyłu jakieś jednostki piechoty mogą ich zaskoczyć w razie jakiegoś tutaj manewru czarodzieja. Ale co ciekawe, nie goniły. Panzerjagers. Jak w tym Kochu jedynce, co graliśmy. Jak to? Panzergruppe, it's all up to you. No, że jak tam niszczyli tego tygrysa jakiegoś upośledzonego. Masakra. I nadjeżdża ostatni transporter zaopatrzeniowy tutaj dla Abdula. Właśnie, czyli nigdy nie zbudował tego sztabu pułku zmechanizowanego. No i to jest bardzo groźne, takie coś jeżdżące. To jest duży problem, naprawdę.
Zwłaszcza ta pantera. Jak będą jeszcze expić, to już w ogóle będzie masakra. To te buldożery prędzej czy później, naprawdę wydaje mi się, że może być przesrane w ich przypadku. Co tu się dzieje? Ten transporter. No jeszcze ten z flakiem ciągle dół tutaj obstawia. Więc jest ciężko, żeby zająć właśnie jakiś sensowny, konkretny punkt. Sztab pułku zmechanizowanego w tym miejscu, całkiem nie najgorzej. Grupę piechoty stracona, False Grenadier, gdzieś zostali zneutralizowani, czyżby tutaj? Tak mi się wydaje, gościu się czołga, chyba został. Pewnie nie widział do końca Abdul, że właśnie jest tutaj ten Sherman buldożer i mu zbuldożerował ryj, że tak powiem, rozjechał go. Rozstrzelał go tym swoim działem szturmowym. A jest drugi, tutaj. Rozdzieliły się, jeden wziął górę, drugi wziął dół. Ciekawa taktyka. I mnóstwo zasobów ludzkich. Całkiem też spora ilość paliwa. Co by nam się tutaj mogło szykować tak naprawdę? O, boczny pancerz nawet tyle zadał. Ciekawe, o, ale to może być naprawdę ciężka sprawa. Granaty dymne są jeszcze w razie czego. Mało amunicji ma czarodziej, więc musi uważać. No i właśnie, o tym mówiłem. Takie pancergrupy prędzej czy później zneutralizuje takiego Shermana buldożera. I niestety jogu wyrzuciło. I pierwszy z buldożerów został zniszczony. To był chyba na szczęście ten z mniejszym doświadczeniem, ale still. To jednak są dosyć spore zasoby. 140 paliwa, żeby takie coś przyzwać. Przyzwać, a nie zbudować, no ale jednak. Ciężka sprawa, przykra sprawa. Tutaj natomiast u Niemców maksymalnie doświadczony już pancer Facilias. Ci również, lada moment. To ile wy macie tam wybitych? Prawie 30 chłopa. Szybciej zdobywa teren, poruszać się na dłuższy dystans. No, to jest teraz to jest jednostka killerów. 6-osobowy skład, broń na średni i bliski dystans. Będzie duże problemy. Strzelcy tymczasem nadchodzą dla czarodzieja i właśnie, wreszcie niszczycie czołgów. Ale jaki? Jackson czy Wolverine? To jest teraz pytanie. Jakie pancerni? No, dymek dostaliście. Tutaj! O, zaskoczyli wreszcie ten transporter. O, ale jest troszeczkę chyba szybszy niż chciałby tego Sherman. Zatrzymał się, co jest? Zatrzymał się i rozkłada znowu. Ale jeszcze tylny pancerz jest odsłonięty niestety. Granaty dymne lecą, żeby rakietę werfery z góry nie mogło ostrzeliwać. I niestety poza kontrolą kolejny. Amen. Kurde, a pancergrupy dalej żyje i ma się dobrze, zostaną naprawieni bez większego problemu, choćby tutaj. Jerka na żywo będzie po tym, a nie wiem, zobaczymy. Jeśli ktoś będzie chciał tutaj zagrać, coś pokazać ciekawego, to czemu nie? I mamy, co to jest za niszczycie czołgów? Jackson, czyli jednak droższa wersja, nie Wolverine dla biedaków, ale Jackson po prostu przyjechał. Zawsze lubiłem w Jacksonie tą animację tutaj, że normalnie widać, jak oni wkładają pocisk do komory tam i później wystrzeliwują to. Fajny smaczek. Ale kurde, czarodzieju. Ciężka sprawa. Aż jestem ciekaw właśnie, jak tutaj to wykminisz, żeby oszukać swojego przeciwnika. Jakoś taktyki, rozkminy, strategie. Jak żyć, co zrobić, bo takie to pancergrupy to masakra. Nic nie widzę. No tutaj z banami granat poleciał, taki prewencyjny. Ale nie złapał się na to Abdul. Tutaj ten transporter, że on też jeszcze nie ma maksymalnego poziomu, to się dziwię. No wiadomo, jak już pojawiły się dwa rakietenwerfery, co jest? Coś tu zostało stracone? Piechota załatwiona. No o. Strzał w tylny pancerz, no chyba jeden z NG został gdzieś tutaj załatwiony. Albo pancer Fysylierzy? Coś tutaj nam zniknęło gdzieś. No, to wcale nic trudnego, zwłaszcza jak jest tyle broni maszynowej. To wcale nie jest takie nieprawdopodobne. Kolejny pancer 4 nadjeżdża dla Abdula, no. Jeśli Abdul tylko dobrze wykorzysta tą swoją przewagę pancerną, to myślę, że może zmiażdżyć czarodzieja. Ale to będzie ciężka i krwawa bitwa, myślę, jeszcze zanim nastąpi koniec. Właśnie punktowo, zwycięzcowo, niby czarodziej ma praktycznie prawie dwa razy więcej punktów zwycięstwa. Ale no, coraz ciężej jest tutaj je odzyskać. O, takie zwyczajne jednostki giną jak psy od maksymalnie doświadczonych ludzików. I Major coś tutaj przyzwał, jakiś ostrzał z artylerii zapewne. Na swoje pozycje, Broken Arrow, Broken Arrow.
Jatarant i Hanzbid. Dobra, to możecie zagrać. Nie ma problemu. Patrzę, jak oni koszą tych zwyczajnych, niedoświadczonych świeżaków. Jeszcze granat, granat ruchy. A, zostali w odwrocie, ale jakimś cudem granat nie był jakoś super. Za mało trotylu tam włożyli, oszukali, wiadomo. Może go robili jacyś powstańcy tego granata czy coś i specjalnie tam zakłócili produkcję. Sabotaż poleciał i granat, kurde, zamiast tym wybuchu trotylem jakimś proszkiem do pieczenia, kurde, albo nie wiem. Proszkiem do prania. Jak tam Jackson jeszcze ani jednego strzała nie oddał, a szkoda. Myśliwiec wroga, o-o. Tutaj, w takim miejscu zadymienie. Czyżby miało się szykować coś? Nie wiem, to wyglądało tak, jakby po prostu rzucił sobie tutaj dymek. Dwa działa przeciwpancerne, to zdecydowanie bardzo dobra odpowiedź na aż trzy jednostki pancerne, a Abdullah. Ten dym robi też zwiat, a to może w takim wypadku faktycznie. Na polu bitwy właśnie, bo tu na przykład nic nie pisze o tym chyba. Właśnie, nawet po prostu pisze tego, świece dymne, które zmniejszają pole widzenia. O, czyli samolot sam w sobie robi zwiat jeszcze, to ciekawe. No, to jest takie jakby, jeśli nie jest opisane, a dawno tego nie widziałem właśnie, to faktycznie takich rzeczy nie pamiętam. O Jezu, dostał centralnie strzałem z tej pantery. Tego nie, znaczy jestem fanem dokładnego opisywania, lubię grać właśnie w te turówki i to jest jednak tam kluczowe, żeby opisać coś dobrze. Mechaniki zwłaszcza, więc tutaj niestety Koch no troszeczkę się nie postarał. Mogliby napisać, przelatuje samolot odkrywając teren i zadymiając wyznaczony obszar na przykład. O, granat, ale niestety nie złapał nikogo w odwrocie. Tymczasem tu kolumna pancerna, Panzergruppe. Zdecydowanie. Jak tam? Były oddane strzały, kilka strzałów było, faktycznie jeden jest troszeczkę ranny. Góra, to jest dla mnie naprawdę niesamowite, wam powiem, że czarodzi pomimo jakby takich braków, jeśli chodzi o jakieś konkretne jednostki pancerne na takiej pierwszej linii frontu, nie? O, złapali tą chałubicę z maksymalnym poziomem doświadczenia, wow. No, to mimo to potrafi ogarnąć właśnie teren i północ zabezpieczyć i dół i ciągle ma tą przewagę w punktach zwycięstwa, to jest dla mnie niesamowite. Ale ta umiejętność została, to nie jest tak naprawdę zwiat. Ale można to tak użyć. No, no ale żeby opisało chociaż, nie? No, skoro robi to, to czemu nie opisać tego, co robi, nie? To jest dla mnie po prostu dziwne i jestem uczulony na takie rzeczy, no mówię, lubię grać w takie gry z raczej mechanikami, gdzie jeśli ich nie rozumiesz, to możesz pocałować się w dupie. Lubię rozumieć mechaniki, o. A to jest tak troszeczkę właśnie tak średnio opisane. Po prostu dym zmniejsza widoczność i chuj. Ale że coś wykrywa, to już nie ma. No co jest ta pantera, jakoś tak skręcony ma łeb, dobra, odwraca się teraz. No i też Abdullah do końca nie rozumiem, ma bardzo, bardzo dużą przewagę pancerną. Ja myślę, że on by na spokojnie mógł wjechać po prostu gdzieś tutaj od tyłu na jakiś sztab czy coś takiego, zrobić manewr okrążający, cokolwiek. A mimo to tego nie robi, ma też bardzo dużo zasobów ludzkich, a nie przyzwie żadnych kolejnych jednostek ludzkich. No nie, żeby miał jakoś sporo limitów mu zostało, no ale wciąż mógłby coś próbować ogarnąć. Bo teraz Amerykanie właśnie czarodzieje mają sporą przewagę, jeśli chodzi o tutaj ludzi w polu. Ma właśnie porucznika, kapitana, majora, trzy jednostki strzelców, to jest naprawdę bardzo dużo sił mobilnych. To nie takich słabych. Ciekawe. Sztuka Cufus, no właśnie, nadjeżdża sztuka Cufus. To na pewno może trochę pomóc tutaj, zwłaszcza na przykład na taką haubicę tutaj, która denerwuje, albo dwa działa przeciwpancerne w jednym miejscu. No ale znowu, patrzcie, jak on... Dziwnie, Abdul właśnie tą piechotą tutaj działa. Jeśli o to chodzi, jeśli ktoś by mnie spytał. I buldożer kolejny przyjechał. Witamy pana buldożera. Cofają się, kurwa. O, maksymalnie doświadczenie pancer Fesilia. Granatem tutaj dostali chłopaki, ale strzelcy też mają maksymalny poziom. To są twardziele, jeszcze mają wsparcie tutaj buldożera, yeah, jednego już rozwaliło. O, chłopaki, to chyba nie macie tutaj czego szukać. No oczywiście wiadomo, że buldożer jest beznadziejny, jeśli chodzi o gonitwę tutaj jednostek wycofujących się. No ale jeśli coś stoi w miejscu, tak najbardziej spoko. O, tutaj właśnie dwa działa przeciwpancerne w jednym miejscu ostrzeliwują tą pumę. Gdyby teraz ta sztuka tutaj odpaliła ten ostrzał, to mogło być bardzo, bardzo nieprzyjemne. Myśliwiec, o właśnie, on teraz pewnie ich wykrywa. I
Czy będzie ostrzał? I tak jest, tak jak pomyśleliście, faktycznie był zwiat tym zadymieniem. Lecą rakiety. Ile to kilowe? O, troszeczkę za nisko, ale tutaj prawie udało się zneutralizować jedno działo przeciwpancerne. Nie jest taki beznadziejny, można zawsze strzelać przed jednostką. No, w teorii tak, ale raczej najczęściej niestety sytuacja, kiedy jesteśmy przed jednostką, jest bardzo, bardzo rzadka. Myślę, że w takim wypadku jak tutaj, to już w ogóle dosłownie jeden strzał by oddał przed jednostką, która biegłaby na niego i nie zdążyłby przeładować, a oni by go już wyminęli. No, jest niestety raczej... Ja bym kwalifikował buldożera do raczej głupiej jednostki, jeśli chodzi o ściganko, ale panie majorze, został zabity, kolejny prawdopodobnie tutaj zostanie zabity jednostka. Pana kapitana, maksymalny zasięg? Nie, jakimś cudem przeżył, wujek sam nad nim czuwał. Maksymalny poziom doświadczenia, ale majorowi niestety nie udało się uciec, niezła flanka tutaj poleciała. Jezu, główna armata została stracona. Jakim to prawem, jakim cudem, tutaj buldożerek ładny pierdolnął. Rakietem welfare, tylko jeden zostałoby, dwa. No i co z tą kolumną pancerną? Ciągle jest takie jakieś rezerwy, żeby tak powiem, że takie czekają na jakiś dogodny moment, ale sami mają problemy psychiczne, gdzie i w jakim momencie zaatakować. Myślę, że to jest duży błąd. Nie korzystanie tak z tych wojsk pancernych do końca. To naprawdę, o tutaj teraz te działa się zupełnie mi uleczą całe. Naprawdę wydaje mi się, że to można byłoby jednym takim konkretnym ruchem właśnie, na przykład zwiadem tutaj powietrznym wykryć, gdzie są te działa przeciwpancerne w jednym miejscu i od boku gdzieś tutaj na przykład przejazd zrobić. Jeszcze właśnie przez zasłonę dymną tutaj wyjeżdżają trzy pojazdy, no to przecież masakra by była. Zwłaszcza, że tutaj tak naprawdę tylko niszczyciel jest w stanie Jackson im tutaj jakoś tak sensownie ich powstrzymać. O, kolejny ostrzał. Czyżby chałubice miał trafić? Jakimś cudem przeżyli chłopaki. Maksymalny poziom doświadczenia 25 zabitych. Super tutaj lokalizacja w ogóle za domkiem oczywiście. A to było bolesne dosyć. Karabin MG i się składa. No właśnie, to takie, no wiadomo, granat dymny poleciał. Może widział faktycznie animację, że już tam składa, bo od razu to przewidział, tu się trochę wycofują. No na przykład czemu nie tutaj, czy gdzieś? No i Panzer 4 znowu jest bezradny tak naprawdę. Przez dym boi się przejechać. I górny punkt zwycięstwa jest atakowany. No obaj gracze jak widać topnieją im tutaj te punkty zwycięstwa. Dosyć konkretnie. Nasz chłopski czołg dobiera nam się do tyłków. Te teksty, jak one, ja już czekam tylko na tą kampanię właśnie ofensywy w Ardenach, jak ja tam będę się śmiać z tych amerykańskich tekstów. I traciliśmy jednostkę piechoty. Kto to był? Czy to były strzelcy? Strzelcy lub jakiś tutaj porucznik na przykład. I znowu kolejny zwiat. Ile to kosztuje? 40 amunicji tylko. Tutaj im wszystko wykrył pewnie. Na północy starcie. O, i są pierwsi strzelcy wyposażeni w bazuki. Czyli jednak czarodziej właśnie troszeczkę ma problemy, na to wygląda, z tym jednostkami pancernymi wroga. Lieutenant is dead, no. Też tak myślałem, że gdzieś porucznik tutaj nam zmarł niestety. CKM. No i pancergruppe znowu zmierza na północ. Ciekawe, co tym razem im się przytrafi. 40 minut już ta trwa gra, czyli całkiem dużo. Teraz jeszcze jakaś czkawka mnie dopadła, what the fuck. Och, zadymiło wszystko. Sztuka cyfus, czy będzie gdzieś ostrzał jakiś? Nie, stoi sobie bezpiecznie w bazie. Jaka twoja noga? Co ci miało tu urwać nogę? Bar? No już nie przesadzajcie, chyba że to działo piechoty, ale znaczy ten, haubica. Gdzie jest moja noga? Nie, panie kapitanie! Kapitan Bomba! Jezu, jakimś cudem przeżył. Cud, że przeżył. Ale jest jakaś czkawka mnie dopadła, czekajcie. Zdobyliśmy ten nędzny spłachetek.
CKM! Padnij! CKM, padnij. Dwa CKM-y Niemcy wyszkolili. Batalion właśnie przysłał nam majora. To dosyć też takie ciekawe, zwłaszcza, że nie kontrolują większości terenu i mają problemy z tym, bo tutaj cały czas się ktoś zadymia. O Jezu. Te tutaj CKM-y czy coś. O, słuchaj, sztuka sufus. Znowu, coś ta sztuka na razie ma problemy, nie może nic zneutralizować tutaj. O, takie działo przeciwpancerne, to aż się prosi, aż się prosi. Sekcja z ciężkim karabinem czeka na rozkazy. Sekcja z ciężkim karabinem? O proszę, Amerykanie przyzwali swój pierwszy tutaj tak naprawdę CKM w tej grze. O Jezu, tego to aż się sam boję. Patrzcie, dwa pełne składy z maksymalnym doświadczeniem. Jeszcze z wyposażeniem tymi Gewerami 43, co jest? Patrzcie, jak oni za osłoną ciężką, jak ich robią, jak chcą praktycznie. Jak tam na dole? Mamy awans, bo tutaj dwa pancery sobie stoją. Zamiast właśnie zmasakrować tego Jacksona, to oni po prostu stoją i w piechotę walili. O, wreszcie się ogarnęli. Jezu, przecież to jakby tylko wcześniej go troszeczkę pogonili, to na spokojnie by go dopadli i jest, pułapka zadziałała. Działo się ci pancerz, o, jeszcze w tylny pancerz, genialnie czarodziej tutaj to rozplanował. Myślę, że tak trochę, jakby, że tak powiem, jego przeciwnik sam wszedł w tą pułapkę, ale to było dobre. Działo się pancerny odsłaniający odwrót, tutaj ten Jackson. Jeden pancer faktycznie z głowy, to było dobre. Fajna zasadzka. Tylko że wróg, że tak powiem, dał się na to nabrać, bo nie ogarnął, to jest niezłe jajo. No ale znowu, to Abdul kontroluje teraz większość punktów zwycięstwa. Za moment będą to praktycznie wszystkie, co? Potrzebujemy ciekawko 2, w gierce 3x3 brakuje jednej osoby. No to teraz niestety nie ma szans. Jak widzisz, ponieważ komentuję, jakbyś nie widział. No nie, no ale już nie przesadzajmy, taka pantera. Kontra tutaj ten pojazd. Nie ma szans. Niemcy już niemalże 50 punktów zwycięstwa im tylko zostało. Kolejne zadymionko tego CKM. O Jezus, coś tutaj. To co? Rozbił się gdzieś. Tutaj prawie wleciał w tą załogę. Jo. To byłoby dosyć groźne, bo ciągle żyje ten. I nabiło mu nawet jeden zniszczony pojazd, to samolot. Yeah. O ja. Sztuka cofus. Wystrzeliła w sztab amerykański i zebrała trochę żniwa. Przede wszystkim ambulans, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób aż tutaj zarąbała. Za to dostała drugi poziom doświadczenia pewnie. Zabić tych dupków. Wow, ale zes. Doświadczona pantera na pierwszy poziom i takie tutaj. Jazdy, co jest? Kolejny zes, nie mogą trafić tego, co jest? O, przecież on jest nieruchomy, o. Ma mało zdrowia, już jeszcze jeden strzał z pantery pewnie. I... Wychodzić. No i wyszli, na amen, że tak powiem. Wyszli z siebie. Wyszli ze swojego życia. No niestety, to oczywiście ostrzał działa przeciwpancernego jeszcze tego. Ile to ma? 4 gwiazdki. To nie ma ja i w ogóle. No, to czkawka. O nie, znowu ktoś tutaj padł pewnie. Major już widzę, nie żyje. A, major wcześniej chyba zmarł. Ale znowu pewnie jakiś porucznik czy ktoś. Te dwa działa przeciwpancerne jakimś cudem jeszcze żyją. Gracie? Dobra, no to zaraz po tym od razu jak was znajdę waszą gierkę. Tylko powiedz jeszcze, kto ją zaczynał, żebym miał łatwiej do was znaleźć. Od razu ją sobie też wejdziemy na żywca, będziemy ją komentować. Jest i on. Dlatego zanim mówiłem, bo mam szkawkę i muszę, musiałem to popić. Musiałem to przepić, widzowie. Ale nadjechał King Stiger w całkiem nawet ładnym skinie. Takim morskim. Dosyć ciemnym. Nawalają tutaj Amerykanie do niego ze wszystkiego, co mają, jeśli chodzi o broń przeciwpancerną. Działa, niszczyciele, już połowę zdrowia nawet mu zabrali. Ale no ciągle król ma to w sumie trochę w dupie. Nawet sam nie oddał jakiejś większości tutaj strzałów. Ale jednak nakopali mu do dupy. I jest, został użyty tutaj ogień zaporowy z Hobbits. 240 mm za 200 amunicji.
no jakby takim czymś dostać, nie byłoby zbyt dużo co tutaj zbierać, ale tymczasem amerykańskie siły strasznie, strasznie poharatane. Transport, nie, transporter żyje. Już myślałem, że go też załatwili. Jackson z drugim poziomem doświadczenia zniszczył Panzera 4. Jak to im się udaje Amerykanom? Naprawdę, że oni wyłapują tak te czołgi niemieckie, to jest tak dziwne. Tak niesamowite. O, co? Został użyty zryw tutaj bojowy, żeby jeszcze dopaść tego Jacksona, ale on ma wsparcie przeciwpancerne. Tego zdecydowanie się nie spodziewał. Jeszcze maksymalnie doświadczony praktycznie. I niestety Jackson został unicestwiony, ale czy uda się uciec tej panterze? Ach, za późno się rozłożyli. Ucieka jeszcze tylny pancerz? Nie, będzie wywrotka, nawrotka. Jedzie w bok i... Pantera została zneutralizowana. Załoga działa zginęła, no ale jakie to było poświęcenie. To było piękne. Tutaj zneutralizowanie tych dwóch teraz czołgów. Myślę, że no czarodziej coraz najlepszej pozycji się faktycznie znajduje. Jeszcze tutaj przyjechał ten. O, gdzie on ostrzeliwuje? A tu nic nie ma. Znaczy no nie ma, no jeden oddział. To niezbyt wiele, to nie najlepszy był cel, wydaje mi się, dla takiego tego. Chociaż większość jest w sztabie, no właśnie, gdyby udało się do sztabu dostrzelić, to by na pewno było bardzo, bardzo śmiertelne. Tymczasem król tutaj ledwo ręce co robi. Szwaby węszą koło Kingstigera, nie mogą go naprawić, bo nie wiadomo gdzie jechać. Dopiero tutaj coś się dzieje, jakieś jatka. I kolejny niszczyciel Jackson nadjeżdża. Nice, mam jedzenie. No i co znowu? Tutaj Abdul znowu całkiem sporo zasobów ludzkich. A czarodziej wyprztykał się właśnie z zasobów ludzkich, tak naprawdę, na tym niszczycielu. Na rozkaz. Punkt zajęty i znowu Abdul ma przewagę w punktach zwycięstwa, ale na górę już biegają tutaj kapitan ze sprintem. Zwiększa mobilność, docelność, to już ja. Mnie tu chwilę nie było. No, tego, przyjechał Kingstiger. Niemcy stracili naprawdę Panterę w bardzo ładnej akcji tutaj manewrowej. Znowu całkiem niezłej zasadce. No i jeszcze Panzera 4 i tylko w sumie Kingstiger został taki. Coś nie mogą go naprawić. Niemcy mają naprawdę bardzo duże problemy, jeśli chodzi o logistykę, mi się wydaje, i zajmowanie tutaj punktów. O, jest. No, siema Wolf. Atak czkawkozy mam na razie. O, i znowu transporter pelot masakruje tutaj te biedne jednostki niemieckie. Oho, znaleźli się Kingstigem z Jacksonem. Co to za CKM? No ale co to za CKM? On ma trzeci poziom doświadczenia, bez osłony, jest tu jeszcze ten transporter do niego nawala. Ale jakimś cudem chyba uda mu się uciec. Sztuka jak tam? 17 zabitych. No, ten strzał do sztabu był chyba najlepszy. Amerykanie potem już nigdy nie wezwali ambulansu. Już nigdy więcej. Atak na środkowy punkt zwycięstwa. No, czarodziej ma jeszcze całkiem sporo tych punktów w zapasie. W porównaniu do Niemców. O! O! Ja pierdzielę, to był niestety dla czarodzieja bardzo skuteczny ostrzał, który zneutralizował dwie bardzo fajne jednostki, haubice, taki tutaj kurde poziom doświadczenia, to wszystko jak krew piach. No i oczywiście dział przeciwpancerny, patrzcie na jednostki czarodzieja, naprawdę już niedużo mu tego zostało. Natomiast Niemcy, znowu może być bliska gra, znowu może być jakieś jaja, tak jak ostatnio z Kingstigerem. Patrz, jeden strzał, ponad pół HP. Transporter. Znowu tutaj ich masakruje. I znowu ktoś tutaj ginie. Niestety, czarodzieju, to jest te ostatnie chwile. Czy podołasz przeciwko wszystkim przeciwnościom losu, ale przede wszystkim przeciwko takiemu Kingstigerowi, który nie stoi tutaj, nie rozumiem o co chodzi. Przecież mogliby go tu naprawić na spokojnie. Albo przyzwać, chociaż patrzcie jakie zasoby ludzkie. Abdul, na co ty zbierasz? Co ty robisz?
F dla tych oddziałów, no tutaj salut i tak dalej, niestety, szkoda ich. Bardzo dobrze doświadczone były, bardzo dużo się przysłużyły tej gierce. I normalny Sherman chyba nadjeżdża, tak? Tutaj naprawiają ten transporter pelot. No, Sherman, pierwszy zwyczajny Sherman na polu bitwy dopiero. Natomiast po stronie niemieckiej Panzer 4. O, król tutaj pierwsze punkty doświadczenia zdobył. Zadymili go. O, zostało wezwane znowu przez czarodzieja, ponieważ ma całkiem sporo zasobów amunicji. Ogień zaporowy z haubicy 240 mm. Jest pod maksem popkapa, mówisz? No, to zdecydowanie jest tutaj dosyć bliskie są te liczby. Ale dziwię się, że właśnie jakby mimo to ma problemy strasznie z kontrolą tych punktów zwycięstwa. Wszystkie tutaj tak naprawdę swoje siły powinien trzymać na punktach zwycięstwa już, zwłaszcza teraz, kiedy wszystko od nich zależy. Bo nawet jeśli, no nie wiem, stracimy tego MG, no spoko, nie ma płakania, bo sobie przyzwiemy nowy, nie? Mają wsparcie LKM-u. No jakiego LKM-u? To jest ciężki karabin tutaj, to jest CKM. Pomylili się oczywiście, no ewentualnie tutaj bary. LKM-y, okej, okay, niech będzie, niech wam będzie. Panzerfusilierzy. No i znowu jest ojciec i syn. Stary przyszedł piany, matka jeszcze tu się zdenerwowała i wystrzeliła. Ostrzał gniewu. O. Jakimś cudem udało się przeżyć załodze tutaj tego CKM-u. I Amerykanie poniżej 100 punktów. Granat! Nóżko odleciało gościowi. I ucieczka. Dowódca czołgu jest już tutaj z nami. Nie, no tutaj... No właśnie, ucieczka czym prędzej. To dobry wybuch. No ostrzał tutaj ten, bo gdzieś chyba zginął na ten transporter faktycznie pelot, a szkoda. No nie, jest tutaj, faktycznie jechał. Jak ja go nie wykryłem, co jest? Schował mi się tutaj. No ale znowu King Stiger nadjechał. No jeszcze działo skradzione przeciwpancerne. Słucham rozkazów, ciężka sprawa. Środkowy znowu punkt zajmowany przez Niemców na dole, Amerykanie coś tu próbują, ale... Jest z tym ciężko, ma w sumie zasoby czarodziej, faktycznie. O, ostrzał skoordynowany właśnie został wezwany, no i piechota nie ma szans. Po co on tyle tych dowódców rekrutuje? Nie wiem, może lubi jakoś ten bonus do celności, czy bonus do zasięgu wzroku, kiedy nie rusza nimi, naprawdę nie wiem. O Jezu. Jeden zdrowia, kapitan, bohater? To kapitan z barem. Niestety. Tymczasem co się tutaj działo? Sztuka cufus została zneutralizowana przez tego Shermana. Wjechał od tyłu, dostał niestety i chyba się poświęci. Dla bójka sama. Ale o... 100 lat obracania lufy. O fuck, no nie, z uszkodzonym silnikiem nie ma szans, żeby uciekł. Zadymienie doleciało. I odpuścił, ale czy Panzer 4 odpuści? Połowę zdrowia ma w sumie. O nie. O... No jeszcze z góry, co jest? Czemu tak strategowało? Z góry był Rocketenwerfer, nie miał szans. Niestety, wujek sam wchłonił. No jest tu wymiana sztuka cyfus, od razu jest tutaj replacowana. Zamówiony został nowy model. Jeden z niszczycieli ciągle żyje, Jackson żyje i kolejny... Nie, Wolverine przyjechał, czyli jednak... Tutaj troszeczkę na oszczędność myślę poleciał właśnie, bo Wolverine trochę, no, wiele mniej kosztuje, ale jest słabszy też, nie? Wszystkie cele poza najcięższymi, no nie wiem, takie no... Taki King Stiger to na pewno miał problemy. Czyli ten Jackson. Chciałem Wolverine, boże, już zaraz, dziesiątki tego Wolverine miały problemy z King Stigerem, żeby go zabić. Przebić nawet pewnie. I saperzy nawet zostali przyzwani. No myślę, że to jest takie, żeby już nie szkolić jednostek, to od razu przyzwać na ten moment. To jest ostatnia walka. Patrzcie, czarodziej ma mniej niż 50 punktów, a Niemcy ciągle mają 2 punkty zwycięstwa. No, Wolverine bardziej właśnie tego, tutaj z winy, jak nawet tutaj piszą. Faktycznie, Michale, też mi się tak wydaje, że ma mniejszy pancerz, pewnie mniejszą siłę ognia, nawet to widać po lufie pewnie, ale jest zwinniejszy.
Cała obsada działa, została wybita sztuka, Cufus, kolejny ostrzał. O Jezu. Na szczęście w tą stronę, jeszcze w tyłek dostał. Od Kingstyren działa przeciwpancernego skradzionego, o nie. O nie, jeden gościu został, 17 punktów zwycięstwa. Na górę jeszcze idą ci, ale MG tu jest rozłożony. O nie, wszyscy zginęli tutaj tego, to chyba koniec. Chyba koniec czarodzieja. Niestety. Ogólnie M10 bardzo szybkie są po zryw bojowy. 10 punktów tutaj zostali przyszpileni. Koniec, CKM zostały złożone. Czyli jednak wygląda na to, że Abdul tak długo tutaj, że tak powiem, czekał na swoim. Tak długo się bronił, że tego, kurde. Koniec. Ameno, czarodziej niestety został pokonany, ale bardzo ładna bitwa do końca i szczerze wam powiem, jakby, że Abdul tutaj wygrał tylko dlatego właśnie, że nie chciał, ale to nie chciał zrobić praktycznie żadnego ryzykownego ruchu. Trzymał te jednostki pancerne praktycznie cały czas był na limicie, to znaczy właśnie, że on był totalnie w obronie takiej, nie? Po prostu zajmował to, co chciał i już później miał w dupie, nie? Po prostu co tam będzie, to się stanie, nie? Kurde, szkoda, właśnie tak jakby powiem, że zagrał dobrze na pewno jak wysoki poziom, ale tak totalnie, nie wiem, tak zachowawczo, nie? Tak jakby bez żadnej fantazji, nie chciał nic tutaj spróbować. Co, czarodziej przegrał? Tak, niestety tak się zdarzyło, czarodziej tutaj, bo on dawno nie grał chyba, albo bardzo, bardzo dawno nie grał Amerykanami i niestety został pokonany. Abdul, no, taki pizdziol, tak jak właśnie jakby... Nie było żadnej, tak jakby, fajnej akcji z jego strony, że takie, o wow, ale to przemyślał, od boku coś wjechał, rozwalił 10 jednostek, coś, tylko takie po prostu, tutaj wjechał, wpadł w zasadzkę, tutaj chciał zniszczyć tego, został rozpieprzony, wszystkie takiego rzeczy ponad normalność były totalnie tyrane, idealnie przez czarodzieja, no i tutaj tylko tym jeszcze ostrzałem ze sztuki, już w ogóle właśnie, żeby siedzieć na dupie i tylko z daleka strzelać. No właśnie, czarodziej nawet pisze, że ma tylko 20 gier USF, no czyli to jest, nie jest totalnie jego frakcja, ale i tak czarodzieju na to właśnie co tu się działo, to szacun za to, że chociaż próbowałeś nam właśnie coś fajnego pokazać, bo twój przeciwnik Abdul totalnie tutaj właśnie mówi zachowawczo, żadnej takiej finezji, żadnego jakiegoś, po prostu miał plan od początku gry, zbunkruje się, nie będę ryzykować w ogóle, chuj, a nawet jeśli zaryzykuję, to wpadał w twoją właśnie tego, pułapkę. No ale szkoda, blisko na pewno było, niestety, też czasami tak się zdarza, ale i tak, dzięki czarodzieju, że nam podesłałeś tą gierkę i oczywiście dzięki wszystkim za uwagę, o, ta czkawka mnie dobije, tyle, uciekam, do następnego, hej!